Wieloletnie doświadczenie siatkarska przeszłość. Nowy minister sportu Kamil Bortniczuk ministrem sportu. Kim jest nowy członek rządu? We wtorek doszło do rekonstrukcji rządu, w wyniku której nowym ministrem sportu został Kamil Bortniczuk. Polityk miał już do czynienia ze sportem. Sprawdzamy, jakie doświadczenie ma nowo wybrany minister? Kamil Bortniczuk sprawdzi się w nowej roli. Obejmując stanowisko ministra sportu, obejmie właśnie to stanowisko w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nowy minister w świecie polityki jest już bardzo długo. Do prawa i sprawiedliwości dołączył bowiem już w 2002 roku, mając zaledwie 19 lat. Kilka lat później został radnym miejskim w Głuchołazach. Niedługo potem jego drogi z partią się rozeszły. Bortniczuk zmienił barwy, wstępując w szeregi innej partii, Polska jest najważniejsza. Nie zdołał jednak rady dostać się do Sejmu. W 2015 roku polityk objął stanowisko jako członek zespołu doradców Beaty Szydło. Zajmował się wówczas funduszami europejskimi. W tym zresztą kierunku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Już wcześniej pracował jako dyrektor biura poselsko-senatorskiego oraz wicedyrektor w opolskim urzędzie wojewódzkim. Wówczas specjalizował się właśnie pozyskiwaniem funduszy unijnych. Bortniczuk miał już do czynienia ze sportem w 2016 roku jego ścieżki zaprowadziły do kolejnej roli. Tym razem został dyrektorem gabinetu Jarosława Gowina, który pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Bortniczuk pracował również w sporcie. Ze swoim bogatym doświadczeniem już rok później zasiadł w zarządzie grupy Azoty Zak, a już niedługo potem był członkiem Rady Nadzorczej Klubu Siatkarskiego Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W tym samym czasie otrzymał mandat posła, aby wkrótce potem stać się rzecznikiem prasowym porozumienia. Następnie aktualny minister sportu został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Po pięciu miesiącach złożył jednak dymisję. W lutym tego roku został wykluczony z partii porozumienie, a już w czerwcu został jednym z liderów partii republikańskiej, co doprowadziło go ostatecznie do takiego ministra sportu.